Dziadek od zawsze chciał mieć wyszkolonego psa, który byłby jego przyjacielem i wykonywałby wszystkie jego polecenia. I żeby węch miał dobry! Ale że po co? Bo mnie babka Wimberchowa, gadzina jedna, i by pies oszukał! Oj Jezu, dziadek... Dlatego jego ukochany wnuczek... Że kto? ...sprawił mu najlepszy prezent na świecie. Chihuahuę! O nie! Ale niby dlaczego nie? Przecież to świetny pies. Jak babka kiedy nie zauważy i usiądzie, to nieszczęście będzie. I boję się, że za bardzo się z babką dogada. A czemu? Bo ujadają tak samo. Dlatego dziadek wziął sprawy w swoje ręce i stworzył Turbo Kurieroinator, który w mgnieniu oka przysyła psa, o którym dziadek zawsze marzył. Od teraz dziadek szkoli swojego psa rozmaitych sztuczek, takich jak łowienie ryb, pokonywanie creeperów czy wyszukiwanie łóżka. To na wypadek, gdyby dziadek jednak ten bimber znalazł. I żeby babkę gryzł! Dziadek, nie przesadzaj, proszę cię. Niestety, o ile dziadek dogadał się z psem, tak babka już nie. Wystarczyło jedno podrapanie przez psa i babcia obarczyła winą dziadka. Tak więc, żeby pozbyć się problemu, dziadek stworzył dla babki Turbo Miotłoinator, który może lecieć w długą i już nigdy nie wracać. I tak oto dziadek żył z psem długo i szczęśliwie. Szukaj bimbru! No szukaj bimbru! Subskrybuj gałganie!